Czesław Łagódka, Mirosław Machnicz, Andrzej Malcher, Zbigniew Malcher, Valentin Mandita. To tylko niektóre nazwiska osób, które zginęły 28 stycznia 2006 roku w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Co roku w rocznicę tamtych wydarzeń odbywa się uroczystość pod pomnikiem upamiętniającym ofiary. Co roku spotykamy się o tej samej porze w tym miejscu, tutaj przy dawnej hali MTK pod pomnikiem, gdzie wtedy 13 lat temu zginęło bardzo dużo ludzi, także kilka osób z Chorzowa. To była największa tragedia w Chorzowie XXI wieku. Pamiętam, że padało wtedy, tak jak dzisiaj, bardzo była mroźna i też bardzo śnieżna zima. To było jednym z elementów tragedii. Kończą się sprawy sądowe, kończą się etap podsumowań tych spraw. To jest ważne, to, żeby nie pamiętać o tych ludziach, ale także wyciągać wnioski z tej tragedii, z tej śmierci tych wielu ludzi. To wszystko spowodowało, że dzisiaj ten stan tych obiektów jest na zdecydowanie wyższym poziomie, ale też wzrosła świadomość zarządców. Także nie tylko ponoszą odpowiedzialność ekonomiczno-prawną, ale ponoszą odpowiedzialność własnych sumień, co do niektórych trafia dużo bardziej niż sama ta odpowiedzialność karna czy ekonomiczna. I rzeczywiście dzisiaj ten stan budowlany jest na dużo wyższym poziomie i miejmy nadzieję, że nigdy podobna tragedia się nie wydarzy. Tu dwóch braci moich zginęło, tutaj są na pomniku Andrzej Malcher i Zbigniew Malcher. Zginęli tutaj w tej hali. Pierwsze widziałem na pasku w telewizji leciało, że zawaliła się hala Międzynarodowych Targów Katowickich. Oczywiście wiedziałem, że bracia się tutaj wybierają. Dla nich była uczta, prawda? Uczta ogromna, żeby po prostu tutaj przyjechać. No ja powiem tylko tyle, mój brat ten najmłodszy zawsze miał wrażenie, że mu kupa żelaza spadnie na głowę i go zabije. I niestety nie wsiadał nigdy do samolotu ani na statek. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, spadła mu kupa żelaza na głowę i go zabiła. To jest straszne to, co dopiero myśmy sobie uświadomili to wszystko, jak to się stało. Pytanie jest, jakie przeczucia ludzie niektórzy mają i wyczuwają, że coś takiego ich może spotkać. No nie przypuszczał, że to może być hala. Oni zapłacili za to swoim życiem, po to, żeby myśmy dzisiaj bezpiecznie mogli wchodzić do wielopowierzchniowych obiektów, sklepów i innych obiektów, bo to jest bardzo mocno nadzorowane, jest to bardzo mocno przestrzegane i to daje nam gwarancję jakąś, że tam bezpiecznie będziemy mogli być. Oni zapłacili za to życiem. W wyniku katastrofy życie straciło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych.